Rozmawiamy z trenerem na Energetyk Poznań, który dzisiaj grał w drugiej lidze, Dominikiem Hajdukiem. Jak pan ocenia dzisiejszy mecz? Moim zdaniem to był mecz za 6 punktów. Gorzów jest jedną lokatę za nami. Mieli jedno zwycięstwo. Teraz pewnie nas przegonili w tabeli. Nie graliśmy dobrze, nie prezentujemy się ostatnio nazbyt dobrze. Początek sezonu mieliśmy bardzo udany. Po chwilowej izolacji, w której byliśmy związanej z koronawirusem, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie ze Szczecinem u nas, natomiast później już niestety ze Słupcą nie udało się nawet wygrać seta i teraz u siebie przegrywamy z Gorzowem, gdzie nie ukrywam, że to był bardzo ważny mecz w kontekście gdzieś tam celu takiego, jaki mamy na ten sezon, a mianowicie utrzymać się w drugiej lidze. Dopiero rozegraliście do tej pory 4 mecze, dzisiaj to był 5 mecz, większość drużyn ma już rozegranych 7, dla Gorzowa był to mecz 8. I Gorzów rzeczywiście do tej pory miał jedną wygraną, wy mieliście 2 wygrane, 2 przegrane. Czy jakoś ta sytuacja z koronawirusem, ta przerwa wpłynęła na wasze, na waszą formę? Nie wydaje mi się, ponieważ po izolacji, w której byliśmy, trenowaliśmy, nie doszło do meczu z Policami u nas, ponieważ zespół z Polic właśnie był na kwarantannie. I tak jak już wspominałem, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie ze Szczecinem u nas. Po czym być może wybiło nas trochę z rytmu to, że za tydzień nie graliśmy z Treflem Lemborg na wyjeździe, ponieważ zespół z Trefla był na kwarantannie i mieliśmy 1,5 tygodnia przestoju. Wróciliśmy w środę, graliśmy na trudnym terenie w Słupcy, nie udało się, szukaliśmy dzisiaj troszeczkę odbicia, nie wyszło. Czy może to być powód, że gracie co 3 dni, bo w środę graliście mecz, dzisiaj w sobotę graliście mecz i zdaje się w kolejną środę znowu gracie mecz? Oczywiście to, że dzisiaj przegraliśmy, na pewno nie jest wynikiem tego, że graliśmy w środę, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy 1,5 tygodnia przerwy od grania, w środę przegraliśmy mecz, więc dzisiaj musieliśmy zostawić serce na boisku, a gdzieś tak nie wyglądało, tak jakbyśmy chcieli za wszelką cenę wygrać i odkuć się po środowej porażce w Słupcy, więc na pewno musimy przeanalizować naszą grę, wyciągnąć wnioski i poprawić tyle, ile się da, a nie ma zbytnio czasu na trening, ponieważ gramy w środę już w Międzyrzeczu, a później jedziemy na weekend do Gdańska i gramy sobota, niedziela. Gramy z Śniowcem w sobotę, a z Treflem gramy w niedzielę zaległy mecz, którego nie rozegraliśmy. Wydawało się, że wszystko grało i na kontrach. Było bardzo mało skutecznych wygranych kontr. Czy to może być powód taki, że jednak zespół z Gorzowa jest dużo bardziej doświadczony, patrząc oczywiście na wiek, a wy gracie raczej juniorami? Znaczy się, nie gramy juniorami. Mamy młodych chłopaków. Na pewno jesteśmy, myślę, że oprócz Polic jesteśmy najmłodszym zespołem w lidze. Ale to nie ma znaczenia. Ja bym nie upatrywał gdzieś tam porażki w kontrach, a bardziej w pierwszej akcji po przyjęciu. Tego nam brakowało. Bo tutaj w końcówce borykamy się z drobnymi problemami. Nie mamy środkowego, nie mamy też drugiego atakującego. Też przyjmujący Gracjan, który wszedł teraz pod koniec, boryka się z kontuzją palca od pierwszej kolejki z Wilczynem. Był złamany i teraz sprawia mu gdzieś tam to trochę kłopotu, aczkolwiek wszedł na końcówce, naprawdę pokazał się rewelacyjnie, no nie wystarczyło. Każdy musi dodać coś od siebie, żeby odwrócić wynik spotkania. No, siatkówka jest takim sportem, że musimy wszyscy dołożyć cegiełkę do tego. Gracjan wszedł przy wyniku 20-22 i wyskoczyliście na prowadzenie 24-22. Wydawało się, że nic już nie zabierze wam zwycięstwa, a później jednak chyba jednak doświadczenie zespołu Gorzowa, cwaniactwo. Tak, generalnie, że tak powiem, w cudzysłowie cwaniakowali na boisku, a mam na myśli to, że grali naprawdę na doświadczeniu. To nie są chłopaki, którzy gdzieś tam zaczynają grać w siatkówkę. Ja myślę, że każdy z nich więcej lat grał w siatkówkę niż nasza szóstka na boisku.
Dlatego no, trzeba się skupić i przede wszystkim podchodzić do każdego meczu z takim samym zaangażowaniem, pomimo tego, na którym miejscu w tabeli zespoły się znajdują. My jesteśmy młodym zespołem, ale też nowym. My pierwszy raz się spotykamy w takim zestawieniu w tym sezonie. Nie mieliśmy możliwości wcześniej grać. Jesteśmy pierwszy raz w drugiej lidze. Dlatego też początek był fajny. Mieliśmy możliwość trenowania, cały tydzień grać w sobotę, przygotować się, poprawić pewne błędy, pewne rzeczy, które nie funkcjonowały dobrze i mogliśmy gdzieś tam ten nasz zespół, ten monolit, to zgranie troszeczkę poprawiać. No teraz raz, że nie prezentujemy się dobrze, dwa, nie mamy czasu na trening. Życzę powodzenia w najbliższym meczu z Międzyrzeczem, no i na trudnym terenie stoczniowca obecnego lidera, zdaje się jeszcze. I w takim razie do zobaczenia na naszych parkietach. Dziękuję. Nie dziękuję, do zobaczenia.